22.10 na naszym zegarze, sobota, audycja rok noc, konia Sinisko, Jerzy Szlachta. Dobry wieczór, witam słuchaczy przy Radio Odbiornikach i dziś po raz pierwszy również słuchaczy, którzy zgromadzili się w studiu imienia Tadeusza Nalepy. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, dzisiaj wieczór wyjątkowy, bo wieczór związany z grupą Belief i z moim przyjacielem Mirkiem Gilem, którego goszczę dzisiaj w radiu. Dobry wieczór Mirko. Dobry wieczór i dziękuję za zaproszenie. Naprawdę jest mi bardzo miło jestem. Bardzo wzruszony. Mirek przyniósł dzisiaj do naszego studia najnowszą płytę zespołu Belief i ta najnowsza płyta dzisiaj będzie we fragmentach odtworzona, ale my postanowiliśmy razem z Mirkiem dozować to napięcie i najpierw w pierwszej godzinie przypomnimy nagrania z poprzednich płyt grupy Believe po to, żeby słuchacze... Jakby wrócili do tych wcześniejszych albumów. Mirku, na początek zapytam Cię, może takie banalne w zasadzie pytanie. Powiedz, y, przypomnij słuchaczom, skąd wzięła się w ogóle formacja Belief. <grywka> formacja Belief powstała w 2008 roku. No i skład jest taki troszeczkę zbliżony, ponieważ większość czł członków zespołu była mhm. związana z zespołem Kolarz. Więc Tomek Różycki, którego mieliśmy przyjemność słuchać przed momentem, Przemaz zawacki na gitarze basowej, mm -hmm. ja na gitarze, no i, i Włodi Tafel, Adam Miłosz, no i nasza cudowna dziewczyna z Japonii, czyli Satomi na skrzypcach. Nie wiem, skąd ten pomysł mi w ogóle pow, w, urodził się w głowie, żeby po, zespoła, tak, 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 żeby po prostu były skrzypce w ogóle w zespole. Mm -hmm. Wiadomo, że wy macie tutaj RSC. rodzimy RSC, tak, tylko że oni mają takie brzmienie bardziej pod Kansas. Mhm. No tak. Oni zresztą mówią o tym, tak, że tak. Kansas to jakby ojcowie ich brzmienia. Tak, dokładnie, dokładnie. A tutaj w związku z tym, że Satomi jest dziewczyną, która w ogóle nie miała styczności z muzyką rockową, jest wykształconą skrzypaczką filharmonijną, mhm. tak nazwijmy to. I w ogóle trafiła do Polski w dość śmieszny sposób. Nasz no, jest śmieszny to może nie, ale świadczy o tym, jakich mamy wybitnych skrzypków. Mhm. Czyli jak studiowała w Osace, usłyszała naszego skrzypka pana Jakowicza. I tak, tak, yy, tak się zakochała w jego brzmieniu skrzypiec, że postanowiła przyjechać do Polski i dalej kontynuować studia na Akademii yy, Chopina w Warszawie i się się u, u tego profesora. No i ja po prostu dostałem kiedyś telefon od mojego przyjaciela, który jest witrażystą i bardzo dużo witraży robił na zamówienie Japończykom tutaj, czyli lampki, różne takie rzeczy, bo oni uwielbiają, Lubię. bardzo, bardzo to lubią. No i spotkałem się z Satomi i mówię do niej, no wiesz, takie klimaty Pink Floyd, Genesis, King Crimson, a ona mówi... Nie znam tego, ale, ale mogę śpiłbować. <laughs> I to jest fascynujące w niej. Naprawdę, jak, jak wielu dziennikarzy i czy fanów się jej pyta, czy, czy ona to zna, e, naprawdę tego nie zna. E, ale to też jest jakby plus, ponieważ ona ma otwartą głowę. Jest po prostu muzykiem. Dla niej cały świat to jest muzyka. Jak, jak powstają nowe utwory i w ogóle utwory Billy'ego, to to ona po prostu ma otwartą głowę i po prostu gra, gra swoje nuty. Czyli to też, dla mnie jest to też fascynująca sprawa, dlatego że w tym momencie muzyka nabiera jeszcze innego wymiaru. Czyli po prostu... Nie, nie jest zarażona, prawda, jak, jak wcześniej wspomniałem, Kansas czy Eddie Jobsonem, ponieważ tak, teraz tak. ją nazywamy... Tak, Ta, teraz, i Eddie na... Jobson też dokładnie, mocno. nazywamy ją, no i oczywiście chodzi o całą, całą melodykę. No i to kobieca ręka też. No, I to jaka? No do, dopiero ja poznaję tak skrzypce teraz dzięki Satomi, bo to jest bardzo mocne granie i naprawdę ona ma bardzo silne dłonie. I, I to dopiero mogę tak z bliska zobaczyć, jaka to jest, jaki to jest cudowny instrument, ale jednocześnie wymagający no, niesamowitych umiejętności, no już nie mówiąc o słuchu. No Satomi oczywiście ma absolutny słuch, to <noise> zawsze jak coś robimy, mówi, miliek, mów mi tylko to jeden raz. Ja nie mogę zagrać dwa razy czegoś na Ale gitarze, W, w jak tym utworze, w powinno... którym rozpoczęliśmy audycję, mm -hmm. wpletliście taki motyw japoński. No tak, tak, to jest taki ukłon, to po prostu był to pierwszy utwór, który razem z Satomi robiliśmy i, i ona zagrała właśnie melodię, y, tą, którą wszyscy Japończycy znają, czyli kwitnącej wiśni. Y, mm -hmm. to, to jest utwór pod tytułem Sakura. Kura. No i właśnie to też jak gdyby muzyka Bilif na tym bardzo zyskała, że właśnie jak Satomi ma zupełnie inną melodykę, inne spojrzenie na muzykę niż my, rock many. I tak urodziło mi się to w głowie, ponieważ pomyślałem sobie, że żadna Polska, z całym szacunkiem do naszych kochanych dziewczyn, ale że nie wytrzyma ciśnienia po prostu pracy z muzykami rokowymi i, i w, no mi to jednak idealnie, idealnie przez te lata um, udało się to unieść. W międzyczasie urodziła dziecko, ma... Cudowną córkę Rina. Mhm. No, Jana mieszka w Polsce, Tak, tak, mieszka, pan... cały czas mieszka cały w Polsce. Te... Oj, po bardzo polsku, długo. Bardzo długo już mieszka w Polsce. Chyba, no, ja nie, nie chcę liczyć, ale myślę, że już, już będzie 20 lat. Mam nadzieję, że ją zobaczymy na koncercie w Radiu Rzeszów. An, absolutnie w tak. W przyszłym roku już zaplanowaliśmy, na razie nie zdradzajmy daty, zaplanowaliśmy koncert. Drodzy Państwo, będziemy grać dzisiaj muzykę zespołu Believe do północy. Po północy koncert zespołu Azyl P z Radiowej Trójki. Oh, Natomiast y, zapraszam internautów też y, do wejścia na radiowego Facebooka y, czy też na YouTube, bo tam jest y, transmisja y, wideo z dźwiękiem na żywo naszego dzisiejszego spotkania, więc y, to troszeczkę musieliśmy się przygotować. Dokładnie, pana, no, w gardero, mały, tak? mały, mały makijaż był grany. Był, tak, tak. Chociaż mówią, że w internecie to gorsza jakość. Nawet... Na, 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 na nasze szczęście. Na nasze szczęście, tak. No właśnie w tym kontekście to powiedziałem. Będziemy sobie opowiadać tutaj, rozmawiać o, o Belief. Ja, ja tylko płycie. chciałem powiedzieć, że to był utwór z pierwszej płyty zespołu Belief Hoptus in Day. E, który właśnie to był nasz debiutancki album i utwór nosił nazwę What is Love. To pozostańmy jeszcze na tej płycie teraz.